Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna cykl poświęcony tematyce budowania wysokowydajnych systemów macierzy rozproszonych i wszelkim nowoczesnym technikom, jak zarządzać tymi danymi. Na wstępie chcielibyśmy bardzo podziękować za bardzo duży odzew w naszej pierwszej publikacji na LinkedIn. Zaskakujące dla nas było to, że poza naszymi klientami i partnerami biznesowymi odezwało się do nas też wiele osób, których nie znaliśmy wcześniej, które zainteresowały się tą tematyką. Ale zanim mogę z tym, to może w pierwszej przedstawimy. Adam Karaszewski? Tomasz Frender. Adam, no to parę słów o tobie. Od 18 lat pracuję na rynku IT w Polsce i większość tego czasu spędziłem z klientami, prowadząc projekty, które coś zmieniały. Czyli duże zmiany infrastrukturalne, pierwsze wirtualizacje w Polsce, jak również jak gdyby trochę łączenie biznesu z IT, bo kiedyś to były takie dwa silosy. Ciekawe projekty, duże rzeczy, duzi klienci. A jak to u Ciebie wyglądało? No, ja odrobinkę krócej na rynku, bo ja 14 lat w branży IT, zaczynałem od serwisu, czyli jak to się kiedyś mówiło, śrubokręt, wsparcie klienta, tak właściwie serwis, serwis na miejscu. Potem. E, pomoc klientom w utrzymaniu środowisk, a później technologia w, i, i sprawy techniczne w budowaniu takich rozwiązań, które miałyby klientom usprawnić i bezpiecznie przechowywać dane w środowisku. Czyli tak de facto budowa takich rozwiązań wysokowydajnościowych, cały czas obracających się gdzieś wokół tych danych, które są tak de facto najważniejsze dla organizacji. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że od strony technicznej jesteś w stanie zbudować każde rozwiązanie do przetwarzania i, i zabezpieczania danych. Staram się. <laughs> Bardzo dobrze, bo dane to tak naprawdę w tej chwili pieniądz, to jest waluta, to jest e, wartość. Coraz więcej firm w Polsce również w końcu rozumie, że trzeba z nich korzystać, e, że można z tego wyciągnąć e, przede wszystkim, zbudować może przewagę konkurencyjną. Tak, to jest, to jest bardzo dobre zagadnienie, dlatego że podczas naszych, podczas wielu projektów, który, gdzie, gdzie, gdzie współpracowaliśmy z klientami, słuchając wymagań klienta, próbując gdzieś to rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby móc zaproponować jak najlepiej dopasowane takie krojone na miarę rozwiązanie dla klienta, które tak żeby było przyszłościowe dla, dla klienta samego, widzieliśmy, że nie ma takiego konceptu, co można zrobić z tymi danymi więcej. Jak można by było wykorzystać te dane na też jak, jakiś przyszłościowy sposób, żeby móc jak to się teraz ładnie mówi zmonetyzować biznes jeszcze bardziej. No teraz pojawia się nowe wyzwanie, bo mieć dane to jest jedna rzecz, ale jeszcze ich nie stracić. Tak jest, tak jest, a w przypadku teraz tych nowych zagrożeń, które są, znaczy tak właściwie zagrożenia były wcześniej, ale coraz większa ilość tych zagrożeń się pojawia. Nie no możemy w tej chwili spojrzeć na to, co się dzieje. Wszyscy chwilowo kibicują hakerom, robią kawał dobrej roboty, tylko co będzie później, kiedy oni będą mieli więcej czasu. Do swoich, powiedzmy, tradycyjnych działań. Musimy się na to po prostu przygotować. Tak, tak dobrze jest się przygotować. Moim zdaniem, tak, tak, ja uważam, że z biznesem to jest tak trochę jak skok ze spadochronem. Czyli, tak, de facto, jak nie spróbujesz, to, 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 to nie dowiesz się, nie, nie prze, czyli wspinasz się gdzieś tam na, na górę, i, i musisz ten krok zrobić, żeby podjąć to ryzyko. I teraz w twojej gestii zależy, czy. Jesteś w stanie zaufać takiej średniej jakości spadochronowi? Czy raczej chciałbyś wziąć spadochron, który, e, który jest jednak sprawdzony? No i też drugie pytanie: czy, czy skaczesz sam z tym spadochronem, czy masz jakichś instruktorów doświadczonych, którzy poprowadzą Cię za rękę, tak że lądujesz e, gładko i, i zdrowo? No, pytanie kolejne, czy masz zapasowy ten spadochron? Jeszcze? Z tego co wiem, ja sam nie skakałem, ale wiem, że są dwa. A historyjka ze spadochronem miała zobrazować to, że możemy coś budować sami, albo możemy zaufać firmom, które się, firmie, które się w tym specjalizuje, które ma olbrzymie doświadczenie w danej dziedzinie, żeby nie ryzykować jakimiś eksperymentami, które w poważnym biznesie są, moim zdaniem, niedopuszczalne. Z tego też względu postanowiliśmy z Tomkiem podzielić się z Wami e, informacjami, tak naprawdę o produktach, które z portfolio IBM'a idealnie odpowiadają tym potrzebom. Co bardzo istotne, te rozwiązania są bardzo znane na świecie. W Polsce mamy coraz więcej już wdrożeń. Co warto podkreślić, Spektrum Storeczny jest rozwiązaniem używanym przez bardzo poważne firmy. Jeżeli spojrzymy na listę 100 największych firm z Fortune Global, e, to aż 87 klientów. Korzysta z rozwiązania spektrum historycznego. No i to mówi samo za siebie. Jeżeli chodzi o banki, bo to też instytucje, które nie mają prawa nie działać aż 50, z 50 największych firm aż 49 również korzysta z tego rozwiązania. To ja słyszałem też jeszcze fajną rzecz, bo to bliskie trochę mojemu sercu, rynek telekomunikacyjny, 14 z 15 największych operatorów na świecie używa właśnie rozwiązań IBM do budowy całego szkieletu, tego backbone'u, który napędza biznes telekomunikacyjny. No, co, co bardzo ważne i też chciałbym, żeby wszyscy to tak zrozumieli, to nie oznacza, że to jest rozwiązanie tylko dla największych. To pokazuje tylko to, że te firmy, które nie mają prawa stracić danych, dostępu do nich, ani właśnie muszą być odporne tak naprawdę na te wszystkie ataki e, hakerskie, e, zaufało temu rozwiązaniu i korzysta z niego. Co więcej, e, jest to ograniczone, jest to narzucone prawnie że w przypadku utraty danych firmy te muszą płacić jakieś horrendalne kary, które są gdzieś tam e, określone kontraktowo, określone, określone jakoś procentowo. Nie, no, można powiedzieć, że te firmy nie mogą sobie na to pozwolić, Oczywiście, że ale tak. myślę, że w tej chwili większość firm nie może sobie na to pozwolić, bo jeżeli firma straci dane, to mamy chyba świadomość, jakie są wysokości okupów tak naprawdę żądanych przez, przez hakerów w tej chwili, Dokładnie. żeby odzyskać dane i uwaga, część firm jednak płaci. Albo tak naprawdę się zamyka, bo bez tych danych nie są w stanie pójść do przodu. Tak, nie masz danych, no tak właściwie nie przestajesz istnieć powolutku, możesz zamykać biznes. W kolejnych podcastach postaramy się pokazać, jak konkretnie elementy tego całego rozwiązania Spectrum Storage mogą zaadresować konkretne potrzeby w waszych firmach. Bo nie każdy musi mieć wszystko tak naprawdę. Niektórzy potr potrzebują po prostu tej jednej kosteczki, żeby tak, domknąć jest... swoją architekturę. Wiele jest projektów w ostatnio, przynajmniej w IBM-ie, które dotyczą wymiany macierzy, które mają 3-4 lata na nowe. Z tego względu że ilość dysków SSD chociażby, które były potrzebne do zapewnienia jakiejś wydajności, w tej chwili można zmniejszyć wielokrotnie. I zamiast zajmować w szafie wiele u, kończymy, że tak powiem, na kilku. Ale zatrzymajmy się, dlatego że dzisiejszy podcast to miało być tylko zajawka tych tematów, które będziemy poruszać, bo zbiór jest olbrzymi i moglibyśmy godzinami gadać o tym. Naszym celem było przedstawienie... Całej tematyki. Następne nasze spotkania będą koncentrowały się na wycinkach. Chodzi mi, chodzi na moto, żeby przedstawić poszczególne tematy w osobnych odcinkach, tak abyście mogli wysłuchać tylko tych kawałków. Oczywiście zapraszamy do całej serii. Ale tak tylko jest. Tylko tych, tych fragmentów, które po prostu dotyczą projektów, nad którymi pracujecie lub zagadnień, które was interesują. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie widać po nas dzisiaj, ale jesteśmy początkującymi podcasterami, że tak to określę, więc będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze. Czy co poszło źle, co poszło dobrze? Co możemy zmienić na lepsze tak naprawdę? Tak, no cały czas się czegoś uczymy, jak to mówi nasza góra. <laughs> na dzisiaj bardzo dziękujemy za uwagę. Ślicznie dziękujemy, no i zapraszamy na kolejne edycje.